Siemano widzowie, witam was na kanale Rafa 2. Słuchajcie, jako że nic na tym kanale ostatnio się nie działo, pomyślałem sobie tak, no może wróćmy do starej serii obserwowania. A więc widzowie, na tym kanale będę prowadził serię właśnie obserwowania. I jeśli podoba wam się ta seria, jeśli przywitacie ją fajnie, będzie takich odcinków więcej. Więc zostawcie teraz łapę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. No i na czym to wszystko będzie polegać? Słuchajcie, to będzie mega luźny odcinek, w którym po prostu będę obserwować A. przypadkowych graczy, C, widzów oraz no różne inne rzeczy. No i na dzisiaj mam taki pomysł, że tutaj jest taka antena gdzieś, czekajcie, gdzie ta antena jest? Dzisiaj można powiedzieć, że skoczę z anteny i będę obserwował, ponieważ ostatnio byłem na takiej miejscówce. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Dobra, czekajcie, czekajcie, gdzie to jest? To gdzieś było tu? Nie, przede mną przecież ta antena jest. Słuchajcie, lecę sobie na antenę, no i po prostu będę obserwować przypadkowych graczy. Zobaczymy, na kogo mi się uda trafić. Jak wiecie, tą serię kiedyś prowadziłem na kanale Rafa. Na głównym kanale obserwowaliśmy właśnie graczy. I słuchajcie, od dzisiaj wracam właśnie na kanał Rafa 2, gdzie co drugi, gdzie codziennie, być może codziennie, będziecie mogli zobaczyć odcinek właśnie takiego typu. Więc no, zobacz. Ty, co się stało? Aha, dobra, wpadłem do krzaka. Mały fail, więc musimy to zrobić jeszcze raz. W sumie to jestem w szoku, albo w krzoku. W sumie to jestem w krzoku, że tak wyszło to. Dobra, mamy 60 maców, wejdźmy sobie tam na górę. No i trzymajcie kciuki, żeby udało mi się teraz zginąć, nie? To jest łatwiejszy odcinek dla mnie, no bo wiecie, no, Rafa gra jak gra, a tutaj nie trzeba wygrać, nie? W sensie, to może być dobry odcinek po prostu. Nie ma tam już żadnego krzaka. Dobra, skoczmy na ten kamień. No i zobaczmy, na kogo dzisiaj trafimy. Jestem ciekaw, naprawdę jestem ciekaw, kogo uda się tu zaobserwować. Dobra, obserwujemy i mamy Triumph HS. Zobaczmy, tu jest, można powiedzieć, spocony skin. To jest Cux? Ej, co to jest za skin? Czy to jest? Nie, to nie jest chyba Cux, to jest chyba jakiś inny. Nie widziałem nigdy czegoś takiego. Dobra, ej, zróbmy tak, że jeśli ten ziomek, czekajcie, jeśli ten ziomek wygra grę, czekajcie, czy on wygra grę? Pewnie nie. Zaraz tu wprowadzimy jakieś zasady. Napiszcie w komentarzu, co byście chcieli. Na przykład, że jak ziomek jakiś tam zrobi killa, to ja coś muszę zrobić. W sensie, napiszcie w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć. Nawet nie wiem, czy on wyeliminował tego ziomeczka. Wydaje mi się, że go wyeliminował. Jesteśmy na lepkim lasku. Okej, okay, także wydaje mi się, że jest to spocony gracz. Zobaczymy zaraz na jego edity. Na czym on gra? Tutaj fajnie by było przebadać. Na czym on może grać? Oj, chyba gra na padzie, ale nie jestem pewien. Napiszcie wy też w komentarzu. Nie ma maców. Został mu jeden mac. 19 versus 90. Okej. Okej. O nic nie pytałem już. O nic nie pytam, widzowie. Także no, obserwujemy tutaj Triumph PHS. Możemy na samym... O, na samym końcu zaprosimy wygranego i spróbujemy zagrać z nim jeden na jeden. Na przykład tak możemy zrobić w tej serii. A więc dzisiaj jest taki odcinek. No i co, widzowie? Czekamy na jakiś tutaj, jakąś dalszą robotę. Widać, że wyzerował już całe złoto. Ma jedną potkę. 47 osób. Zobaczmy, jak to wygląda na mapie. Mamy tutaj strefę na lewym górnym rogu. Tak bym to nazwał. Na lamie. Można tak powiedzieć, że na lamie. Także dobra. Obserwujemy tego ziomeczka. I ktoś tutaj jeszcze na pewno na tym lepkim jest. Tylko teraz pytanie, gdzie? Gdzie tutaj ktoś może być? Na restauracji bym bardziej obstawiał. To chyba będzie restauracja. Chociaż szczerze mam powiem, że nie wiem. Lecimy. Trzeba tu też znaleźć dobrą nazwę do tego odcinka. W sensie, trzeba szukać jakiejś takiej akcji. Co się stanie? Ale by było, jakby tak otworzył drzwi i bym utrzasnął. To by było coś pięknego. Okej, okay. Uwaga. O, graficiara, to jest czwarty, który to jest sezon, dobra, czy tu będzie wjazd z PMA? Sprawdźmy to, mamy 40 maców po jego stronie, okej, okay. To było dobre, naprawdę imponuje mi ten ziomek, w sensie widać, że ogarnia gierę, nie, widać, że tutaj edycje, wszystko jest zrobione tak jak trzeba. Lepki lasek, cały czas jesteśmy w lepkim lasku, nie wiem dlaczego nie mogę odpalić mapy, trochę mnie to... No trochę mi przykro z tego powodu. Dobra, on pewnie idzie na rifta moim zdaniem. Ma na pewno już 3 kile. Okej, tylko za 20. To nie jest dużo. Dobra, ładnie to przeskoczył. Daszek. Tu wbija się powoli z PMA. No i zobaczmy. Wow. No ale powiem wam, że celność to on ma naprawdę bardzo dobrą. 23 osoby i Kacpi FN właśnie zginął. Pozdrawiam Kacpiego, być może to kiedyś oglądnie, zobaczymy. Mamy bit. Oj, chyba rip, chyba ripuwa.
Chyba ripuwa jeszcze tutaj rekin będzie. Ajdź, ajdź, boję się tego. No, dawaj te ściany, byku. Oj, 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 oj. Dobra, to już jest chyba... No będzie miał maksymalnie... Myślałem, że to w niego leci. Ale by był dym. Tu ktoś schodzi, ale raczej ripuwa dla tego ziomeczka. 29 obitych ktoś jest. Tutaj można to podwalić w sumie, ale jeszcze nie są wysoko. On wie o tym, że jeszcze nie są wysoko. No zobaczmy. Okej, okay, oboje spadli, obici i wejdzie... Nie! A nie wiem jak on to zrobił, ale on dalej żyje, widzowie, on dalej żyje. Dużo matsów, dużo leczenia, zabudowany dookoła. Nie dał ścian, co ciekawe, ja bym przynajmniej na te schody chyba dał tą ścianę. W razie czego, bo tam, od tamtej strony coś się dzieje. 14 osób. W ogóle bardzo dużo Polaków jest w meczu. Okej. Okay. Ja nie mogę. Co ja oglądam, widzowie? O, to było dobre, to było dobre. Ten spam no, nie do końca mi się podobał, ale tak wygląda meta. Ale to było teraz dobre, to fajnie tutaj zrobił. Triumph, PHS. Dobra, znowu tutaj frag. Nie wiem, który to jest frag, napiszcie w komentarzu, który to jest. Ale no jest gość dobry. No jeszcze chłop lamę znalazł. No przecież on już w ogóle nie powinien uczestniczyć w tej rozgrywce. Bo oczywiście jeszcze... Chłop się jeszcze lamę znajduje, no nie mam pytań. Dobra, aha, no to full leczenia, full wszystkiego, full matsów. No na moje on to musi wygrać, jeśli tego nie wygra, no to będzie przykre. Tam ktoś jest na wzgórzu, ale on jeszcze nie strzela, on wie, że jest za daleko. On sobie podejdzie i po prostu, no dostanie, ja wiem jak to się, jak to się skończy. Mamy dojazd, ale, o, dobra, zobaczymy jego skilla zbudowania, okej. Okay. Pojedynczy, ale bardzo szybkie, nie? No bo jest na chili. Nie złapał go, okej. Okay. Ładnie to wygląda. O! No myślałem, że tu wpadnie nie wiadomo co, no. Dobra, może przesadziłem z tym aimem tutaj w nazwie odcinka. Teraz zobaczymy, tak naprawdę czy przesadziłem. Ja bym to podpalił, tak mi się wydaje, że ja bym tak zrobił. Chociaż on odpuścił tej lamie, czemu? Dawaj tego, dawaj tą lamę tu. Dawaj go. Dobra, on tu chyba będzie kamperzył trochę. 8 osób zostało. Okej, okay, 25, 25, 25. No, on dostał chyba dwa razy tylko. No, będzie tutaj wjazd, będzie tutaj wjazd, zobaczmy. Tak, i trafia. Okej. Okay. No jest dobry, widzowie, no jest dobry, jest bardzo dobry. Odbierze zaproszenie, chociaż wątpię, no nie? A nie mam miejsca w znajomych. Dobra. 111. 111. Pompy są ulepszone podobno. Ty prawie odleciał. Okej. Okay. Ładnie tu się wbija. Wie jak. Podmienia. Nie, nie udało mu się. No zobaczmy. Podwala go. Okej. Okay. Ja cię kręcę w lewej ręce, widzowie, to jest grane. Chociaż on nie wychodzi na górę w ogóle. O nie, o ja, o. Co ja oglądam, widzowie? Dobra, mamy ziomecz. O nie. Okej, okay, dobra, już dwa razy trafił. Trzy razy. Ale leczy się. Weź kurę, byku. Ktoś jeszcze jedzie na kładzie. Okej. Okay. On dostał raz, a tamten dostał cztery razy. Co jest grane? Co teraz zrobi? No przeładuje oczywiście. Nie będzie wchodził z pompą. Naprawdę jestem pod wrażeniem, widzowie, tego gościa. No, uwaga. Dobra, zginął. No i widzowie, no wygląda na to... Nie wiem, ile ten ziomek ma fragów. No, dziwne, że nie chce się uleczyć. Tamten nie ma już matsów, 100%. Chociaż ma. No zobaczmy. Travis czy on? No, Skybase'a robi, nie? No i uwaga, co się stanie? Co się stanie?
51. No Travis już nic nie ma. Travis to przegrywa, widzowie. Chyba że wydarzy się coś jeszcze, nie wiem, niesamowitego, ale raczej nie ma już żadnych szans. Także widzowie, to był pierwszy odcinek właśnie z obserwowania. Jeśli podobają wam się takie odcinki, z moim komentarzem, łapa w górę, subek, kodewela i mapy Rafy w opisie. Pamiętajcie.